dom już ma biszku. Orem. Deus qui per filium tuum angularem scilicet lapidem claritatis tue ignem fidelibus contudist, productum et scilice nostris pro futurum usibus novum tuum ignem sanctifica et concede nobis ita per hec festa Paschalia celestibus desideraris inflammari ut ad perpetue claritatis puris mentibus valamus festa pertingere per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus. Domine Deus Pater omnipotens lumen in deficiens qui esconditur omnium luminum, benedict hoc lumen quod ad sanctificatum atque benedictum est filium nasti omnem mundum, ut ab eo lumine accendamur atque illuminemur igne clamaritatis tue et sicut illuminasti Moisem exeuntem de Egypto ita illumines corda et sensus nostros ut ad vitam et lucem aeternam pervenire mereamur per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus. Domine, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, benedicentibus nobis ut ignem in nomine Tuo et unigeniti Fili Tui Dei ac Domini nostri Iesu Christi et Spiritus Sancti cooperari digneris ed adiuvanus Cetur et Mater Ecclesia tanti luminis adornata fulgoribus et magnis populorum vocis vocibus hec aula resulte. Qua propter astentes vos frates carissimi, attam miram huius sancti luminis od wszelkiego dzieła, które sprawi. Oremus, flectamus Genua. Levate. Deus qui mirabiliter creast, homine mirabilius redemist, danos quesumus contra nad wszystkim miejscem góry Syjon i gdzie wzywany był obłok we dnie, a dymi światło ognia pałającego w nocy, bo nad każdą sławą nakrycie. I będzie przybytek na zasłonę we dnie od gorąca, a na ubezpieczenie i na skrycie od wichru i od deszczu. Winnica zrobiona jest ukochanemu na rogu, na miejscu najżyźniejszym. Otoczył ją murem i okopem i nasadził winnicę szorek i wybudował wieżę w środku niej i urządził w niej winną prasę. Winnica albowiem Pana zastępów dom jest Izraela. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Panami, módl się za nami. Módl się za nami. Święty Gabrielu, módl się za nami. Święty Rafale, módl się za nami. Wszyscy święci aniołowie i archaniołowie, módlcie się za nami. Wszystkie święte błogosławionych duchów chore, módlcie się za nami. Święty Janusz Chrzciciel, módlcie za nami. Święty Józefie, módlcie za nami. Wszyscy święci patriarchowie i prorocy, módlcie się za nami. Święty Piotrze, módl się za nami. Święty Pawle, módl się za nami. Święty Andrzejo, módl się za nami. Święty Janie, módl się za nami. Wszyscy święci apostołowie, ewangelistowie, módl się za nami. Wszyscy święci uczniowie pańscy, módlcie się za nami. Święty Szczepanie, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, módl się za nami. Święty Wincenty, módl się za nami. Wszyscy święci męczennicy, módlcie się za nami. Święty Sylwestrze, módl się za nami. Święty Grzegorzu, módl się za nami. Święty Augustynie, módl się za nami. Wszyscy święci biskupi i wyznawcy, módlcie się za nami. Wszyscy święci nauczyciele,
Dominus vobis, et cum spiritu tuo. Sequentia sancti evangelii, secundum Matthaeum. Gloria tibi, Domine. Vesper autem sabbati, quae lucessit in prima sabbati, venit Maria Magdalene, et altera Maria videre sepulchrum, et ex terremotus factus est magnus, angelus enim Domini descendit de caelo, et ascendet. Na większą cześć i chwałę Pana Boga w Trójcy Jedynego i na pożytek dusz naszych zbawienny czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, dziś w mszy świętej, Wielką Sobotę, lekcję zaczerpniętą z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan, trzeciego rozdziału. Bracia, jeśliście wespół powstali z Chrystusem, tego, że jest, szukajcie, gdzie Chrystus jest na prawicy Bożej siedzący. Co w górze jest, miłujcie, nie co na ziemi, albowiem umarliście i życie wasze ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, żywot wasz, ukaże, wtedy i wy z Nim ukażecie się w chwale. I słowa z Ewangelii Świętej według świętego Mateusza z rozdziału 28, których to jako Bożych słów z nabożnością powstawszy, wysłuchajcie. W sobotni wieczór, który świtał na pierwszy dzień tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. Oto stało się wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A było wejrzenie jego jako błyskawica, a odzienie jego jako śnieg. A z bojaźni przed nim przerazili się stróże i stali wie, jakoby umarli. A odpowiadając anioł rzekł niewiastom, nie bójcie się wy, bo wiem, że Jezusa, który ukrzyżowany jest, szukali. Nie ma go tu, albowiem powstał, jak powiedział. Chodźcie, oglądajcie miejsce, gdzie był położony Pan, a prędko idąc, powiedzcie uczniom Jego, że powstał, a oto uprzedza was do Galilei, tam Go ujrzycie. Oto wam zapowiedział. Tyle to słów Bożych i słów z Ewangelii Świętej przeznaczył Kościół Święty do czytania dziś w mszy świętej Wielką Sobotę. Najświętszą ofiarę mszy świętej składam za Beniamina, prosząc o łaskę Bożą z tytułu imienin, które obchodził 31 marca, o nawrócenie do katolickiej wiary i opiekę świętego Józefa, intencją mszy świętej od Pana Jakuba. To jutro, 31, to jutro. Dziś jeszcze 30. Do ogłoszeń po mszy świętej wznowienie jeszcze adoracji przy grobie Pańskim Pana Jezusa do 23, jutro wznowienie adoracji o 5 rano. Brać pod uwagę, proszę sprawdzić, czy nie ma zmiany czasu. Zwykle ostatnia niedziela, sobota, niedziela marca był zmieniany do przodu. O 5 wznowienie adoracji, o 6 procesja rezurekcyjna, msza święta, zmartwychwstanie Pańskiej rezurekcji.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Dożyliśmy Wielkanoc. Jeszcze do rana. Bogu niech będą dzięki. Ktoś tam roku przywoływałem, były kiedyś życzenia, które sobie składano, obyśmy dożyli następnej Wielkanocy. Ksiądz Knebeski prawie, że dożył. Wielką środę się zwinął chłop. Niewiele lat, 72 lat. Dożyliśmy, dożywamy kolejnej Wielkanocy. Dziś nie, sobota, Wigilia Paschalna, msza święta, pierwsza już o zmartwychwstaniu Pańskim. Dopuszczona ta adoracja Pana Jezusa po mszy świętej w grobie, bo to, co w tej przedmowie, wprowadzeniu do liturgii czytałem, że ta w dawnej liturgii, ta radość zmartwychwstania Pana jest w jakiś sposób rozłożona w czasie, jest tak odsłaniana, nie odsłaniana w pełni, jakby przysłaniana. To nie jest, że Pana Jezusa chcemy w grobie trzymać, że my nie wierzymy w Jezusa zmartwychwstałego. Respektujemy prawa, zasady, liturgię, której nas pozbawiono. Oderwani od niej, oderwani od wiary katolickiej, biorąc za wiarę katolicką to, czego nauczano nas, co praktykowano przez minione 50 lat, nie zauważyliśmy. Cóż to dla świeckiego człowieka, niechby i kapłana, było znaczenie, że teocentryzm zamieniono w antropocentryzm. Czy ci się słówko bardziej podoba? To na A czy to na T? Zagłosujmy, zalajkujmy. A w liturgii to jest, jakbyś diabła wpuścił. I ta liturgia, i ta 50-letnia scheda posoborowia ma na nas wpływ. To jest bałwochwalstwo, bezbożność. Brana jako pobożność. Na ile ksiądz te rzeczy rozumiał przed paru laty, kiedy się w jakiś sposób po stronie mszy świętej opowiedziałem i stanąłem. No na pewno z roku w rok rozumie się coraz bardziej. W tym roku z jeszcze większą świadomością i radością czytam z mszał, który nie muszę się bać, sprawdzać. Dziś porównywałem z tym mszałem z 52 roku, ależ już tam namieszałem. Ależ już tam namieszany, nie muszę się bać tu, mówiąc z tego mszału, mszę, liturgię dzisiaj, że tam jakieś wtręty modernistyczne. Się nie mogłem połapać przez minione lata. Myślałem, że odprawiając tego 52 wszystko sprawuję tak, jak trzeba, bo określało się, że te zmiany nastąpiły 55 rok, a oni już wtedy, mając możliwość, co róż, jak wydawali mszał 48, to już tam coś powkręcali. Dzisiaj już poświęcenie w tym dawnym szale sprawdzam. Poświęcenie mszału jest wplecione w poświęcenie ognia. Dlatego niektórzy przedrzeźniają Pan Ogiński, wspomnieć go dzisiaj tu, bo daj Boże, ma jakąś zasługę, że ksiądz wyciągnął, bo miał z czego i kupił mszał. Trochę kosztował. No nie 10 tysięcy, po tyle są, proszę wiedzieć. Nie drukują mszałów. Tych sprzed 62. Drukowane są z 62, które używa Bractwo. Tam już wszystko jest po tej linii. Mówię, te same zasady, które posłużyły dla reformy Wielkiego Tygodnia, posłużyły do zamiany mszy. Tamten kosztuje tak 1700. Takiego nie chcę. A za taki musisz poszukać. Nie kupisz nowego. Ma koło 100 lat. Przyszedł do domu. Najpierw nie chciałem się dzielić radością, no bo jeszcze go nie mam.
No ale już zamówiłem, wiadomość była, że idzie. Podzieliłem się w domu. Nikt się nie ucieszy. Więcej. Zazdrośnie ktoś powiedział, że kupił księdzu mszę, ale jakiś dla Rumunów czy coś takiego. Przyniósł stary taki, w którym się kartek nie daje przewracać. Nie dałoby się z niego odprawiać. Tak jak ten, który mam z 1907. Poszczególne strony, ale nie da się przewracać po prostu. Jest rozsypany. Ten ma 100 lat prawie. Tak by nieużywany był. Trochę przybrudzony, ale nikt się nie cieszy. Specjalnie, no bo po chwili, później już tak. Podobnie jak na wsi byłem i szynkę kupiłem wędzoną i schab wędzony i do domu przywiozłem. Zmartwienie było, że lodówka pełna, ludzie przyniosą i właściwie po co to? Tak ludzie mamy. Po co te przykłady? Święta nas mają cieszyć, ale co w nich? Że na powrót stałem się radością Boga. I u Pana Boga nie ma przesytu radości. U człowieka może być zmęczenie chociażby. O tak jak dziś różaniec odmawiamy. Ma się zaraz zacząć liturgia. Pan jeden bidoczek był, słabo z łaciną idzie, to tak tam cedzi. Jeszcze pewnie zwrócony w tę stronę, tak? Czy nie? Bo nie było was słychać. Mówiliście, jak powiedziałem, jak milczące psy. Najpierw jeden pan, druga pani, potem druga pani, jakoś to poszło. Ale aż żadnej radości w nas nie widać. Tak z ludźmi może być. Bo słabi jesteśmy. U Pana Boga nigdy tak. Pan Bóg się cieszy radością, żem się przywrócił Bogu przez czyste serce, oczyszczone. Na to Wielkanoc jest. Tytuł do spowiedzi wielkanocnej, do komunii świętej wielkanocnej. Gotowyś jest. Po to mamy czekać do Wielkanocy. Po to życzymy sobie następnej Wielkanocy, żeby jakbyś jeszcze nie był gotowy, żeby jeszcze był choć ten jeden raz. Żeby ta jedna szansa była. Panie, daj mi jeszcze szansę, jak nie w tym roku, to za rok. Ale żeby ta Pascha była tak, jak ma być. Z grzechem zerwać. I to bogactwo czytań dzisiaj. Jak cię miał ksiądz pozbawić tych treści? Po łacinie je czytać. A potem jeszcze raz? To dołóż godzinę. To bogactwo czytań. Jak Kościół jest, jak każdy z nas jest. I zobacz, jaką Kościół ma liturgię, jak Żydów boli ona. Jak się 2000 lat czekali, świątynie będą odbudowywać. I ciesz się z tego powodu. Dlaczego? Może to jeden punkt, taki asumpt dla mszy świętej w rycie rzymskim jest. W Bożym planie. Może to tak być, że to tak się musi zadziać. No bo teraz sobie wyobraźcie, że jak tam odbudują świątynię i tam zabiją barana, owce, kozę czy gołębia, no bo już nie będą robić jak Abraham, że Izaaka chciał tam ciachnąć na złożenie Bogu ofiary, to tego się nie dopuszczą. Ale zwierzaka ubiją, krowę, co tam. No to wyobraźcie sobie, że w drodze ekumenizmu Bergoglio tam listy gratulujące przyjdzie, jak piękna liturgia, i zaczną zazdrościć. I może przez zazdrość Żydom zobaczą nieukryty skarb Kościoła, ale niszczony, zniszczony, bo niepielęgnowany. Właśnie na te dwa sposoby. Ani nie wspierać, ani bezpośrednio nie niszczyć. Więc tytuł do radości, żeśmy kolejną Wielkanoc jakoś dochodzimy. W takim składzie jesteśmy, jak jesteśmy. Łaski upraszamy dla wielu, dla wszystkich. Radość w sercu masz?
pokój w sercu masz. Z tego, że się przywrócił Bogu, że odbyłeś spowiedź, że wiesz, co masz czynić, czego ci nie wolno, jak masz pokutę w życiu czynić. I z tych dni Triduum, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, wczoraj ksiądz nie głosił, nie głosiłem. Niech ci to zostanie, co teraz chcę rzec. Prosta rzecz. Każdy z nas umrze. Umrzesz, umrzesz, umrzemy. Mama może z nas pierwsza, już sił nie ma, nie przychodzi tu, przyjdzie, tak się, tak. Miga się, miga się. Jakby mamie powiedzieć, że tam gdzieś do lekarza, czy ten to za zdrowa, będzie gdzie chciała iść. Ale tak w baplicy to już tak, miga się, miga się. Umrzemy. No powiemy, bo Pan Jezus też umarł. Pan Jezus umarł, ale inaczej niż my. Bo Pan Jezus umarł z tytułu, że ofiarował swoje życie na śmierć, to znaczy zabito go. I tak mam żyć. Żeby moje życie i moja śmierć była ofiarą. Żeby moja śmierć nie była li tylko konsekwencją starości. Odzestarzał się i zmarł. Gęś zdechła, a on zmarł. Bo się zestarzał normalnie. Pan Jezus nie tak. Pan Jezus żył na sposób, że mu odebrano życie. Więc to niech w tobie zostanie, tą prawdę o różnicy śmierci Jezusa Chrystusa, a naszych śmierciach, że Pan Jezus umiera, bo życie ofiarował na sposób, który domagał się od człowieka, od grzesznika, odebrać Bogu życiu. Nie chcemy takiego Boga. Nie chcemy takiego Króla. Z takim Królem świata nie zwojujemy. Dzisiaj miałem czytać tam z księdza Kruszyńskiego te perełki tam o roli światowego żydostwa, bo to wszystko są rzeczy no, oświeceniowe dla nas, dla mnie, którzyśmy w ogóle o tych rzeczach nie słyszeli, że Żydzi po prostu 2000 lat temu doszli do wniosku, z takim Mesjaszem świata nie zwojujemy. Przynajmniej nie tak, jak my chcemy zawojować dla nas. Tak nie. Ta różnica śmierci Pana Jezusa, jednocześnie wezwanie, jak ma twoje życie wyglądać. Żebyś podobny był w życiu i śmierci do Pana, ma być życiem ofiarowanym Bogu, Kościołowi, bliźnim. Takie jest. Ma bardziej myć, bardziej prawdziwie, bardziej autentycznie, bardziej ochoczo, bardziej mocno. Każdemu z nas uczyć się. Ktoś świątobliwy jest, jak kultury nie ma, to cóż z jego świątobliwości? Będzie pobożny, nie będzie się mył. Co nam z jego pobożności, jak śmierci? I nie będziemy go chcieli znieść. Panu Bogu się może podobać, ale Panu Bogu nie będzie się podobało, że nie dba o tę sferę, która ludzką jest. Każdy z nas musi znaleźć, może znaleźć, powinien znaleźć te przestrzenie, w których musi wzrastać. I zawsze w tych dwóch kierunkach to, co grzech, zło nie chce znać i to, co dobre, dobrym ruchem. Więc ta prawda o różnicy śmierci Pana Jezusa, że umiera jako owoc życia ofiarowanego, śmierci ofiarowanej. I o nas chodzi to samo. Druga rzecz, proszę, żebyście to w serce wzięli z tych świąt. To jest takie głupie przekonanie wielu ludzi, ale od niektórych słyszałem. O niektórych słyszałem, ale ono może tak nie wprost wypowiadane, ale gdzieś jest w naszych sercach, bo jesteśmy skażeni grzechem pierwotnym i czasem rozum tak działa na zasadzie jakichś takich wymysłów. Jaka to jest prawda? Że taka prawda, nieprawda, znaczy wierzymy jak w prawdę, a to jest tak nam się wydaje, że jak ktoś jest uczciwy, to mu inni ludzie będą wdzięczni i będą dobrzy dla niego. A to nie tak jest.
Panie Jezu, skłam, nie skłamie. Panie Jezu, oszukaj, nie oszukaj. Panie Jezu, podpisz to, nie podpisz. Panie Jezu, zważ rzeczy i tak trochę trzeba trochę temu ulec i trochę temu ulec. Trzeba tak być taki fleksybl, takim trzeba być takim no rozumieć, jakim to trzeba być. Rozumieć, jak to tam, nie? W fabryce, rozumieć, jak to tam. Trzeba, że tu z szefem też, ale z pracownikiem, z żoną też, i przyjaciółką też. Pan Jezus tak nie. Mowa jest jasna, prosta, czysta. No i Pana Jezusa to spotyka, że na tym świecie nie ma dla takiego Boga, takiego człowieka, Boga, człowieka, człowieka, Boga miejsca. A ty myślisz, że jak człowiek jest dobry, to inni będą dla niego dobrzy. Jak będzie dobry dobroludzizmem, to tak. Natomiast jak będzie dobry wiarą Chrystusową, będzie miał wrogów na śmierć. Takim jesteś? Głupi psycholog pyta, masz przyjaciół? A powinien pytać, czy masz prawdziwych wrogów? No to jest kryterium moralności. A od kryterium moralności zależy zdrowie psychiczne. Jak człowiekowi się zdaje, że jest zdrowy psychicznie, a nie jest moralny, tacy ludzie chodzą po tej ziemi. Dobrze im, tylko po trupach chodzą. Im się dobrze żyje, ale po nich trupy są. Więc z tej iluzji zrezygnować i wiedzieć o Chrystusie. Ginie, jest zabity, dlatego że jest dobry w pełni tylko. I trzecia, ostatnia rzecz dzisiaj taka zapodawana nam. Pierwsza jeszcze raz, że Pan Jezus inaczej niż my nie umiera z tytułu, bo ma się na śmierć, tylko umiera jako konsekwencja ofiarowanego życia. I ofiarowana jest śmierć. I że nam też trzeba tak. Druga rzecz, że dobremu człowiekowi w tym świecie będzie pod górkę, pod wiatr. Chrześcijanowi będzie pod górkę. Że będzie tym, który żyje pod prąd, jeśli chrześcijanin chce być, chce zostać. Że nie będzie mu dobrze i że inni będą dobrzy. Nie, wrogów będzie miał, prawdziwych wrogów. I trzecia rzecz. To dzisiaj jest właśnie ten dzień, Wielka Sobota, i wieczorem już Kościół ma tę liturgię, mszę świętą o zmartwychwstaniu. A przecież wczoraj było męki pańskiej, śmierci pańskiej, Wielki Czwartek, wyprowadzenie Pana Jezusa po mszy wieczerzy pańskiej do grobu. A dzisiaj też jeszcze po mszy świętej wystawie Pana Jezusa w grobie, by adorować, był ten święty czas modlitwy. Że w życiu to, co wielkie, to, co święte, z Tobą tak jest, ze mną tak jest, potrzebuje drogi paschalnej, przez śmierć do życia jest. Wszystko na jakiś sposób musi być ukrzyżowane, musi obumrzeć, przejść próbę. Przejść przez śmierć. No, po ludzku będziemy widzieć, zawaliło się. Staliśmy po stronie dobrego, budowaliśmy dom, spalony jest. Trzeba odbudowywać. Może inaczej, może w innym miejscu, a może jeszcze raz. Oczywiście w tej tajemnicy paschalnej nauczył patrzeć na wszystkie rzeczy. To jest ważne, jak jesteś tu. Są tacy z was, którzy się zamartwiają. No tak po ludzku się tam. Kwiatki księdzu się kąpili w Wielki Czwartek. Nie wiem, świeże były, bo trzy od razu padły. Jak włożone. To pewnie takie robią teraz. Kto tam kupował, mi się nie martwi, bo nie po to mówię, żeby komuś było przykro, tylko mówię po to, że się kwiatki księdzu kupuje, a potem jak się ksiądz do ołtarza ma ubrać, to nie ma komu ubrać.
bo się tam chłopy nie wiedzą, nie służyli w dzieciństwie. Pan nie pogoni, to nie wiedzą jeszcze, a ksiądz mało goni w tych sprawach. No bo to tak jest, że we wszystkich sprawach przez śmierć do życia jest, że musi się ujawnić brak, albo jeśli stajesz po stronie dobra, musi być zaatakowane, z oczu ludzkich zginie. Wygląda, że się zawaliło. No śmierć, po prostu to wyobraża. I dopiero później jest życie, tak jak powinno być. Tak jak z ciastem, że trzeba je ugnieść. Nie wiem, niektórzy rzeczywiście sadzi jakieś roślinki, trzeba ziemię przydeptać, bo ptaki by przyszły i wydziobały. Czy ziarno wrzucisz, to obumrze. Że ze wszystkim tak jest i tu na to miejsce też, to miejsce i swój udział tu w zmaganiu kapłana i w tym miejscu też tak widzi, że po ludzku się może wydawać, że to wszystko jest, no ile księży było na liturgii, tyle i tyle. A rok temu ile było, no więcej, no to widzi ksiądz, co ksiądz zrobił. Otóż taciaki tu nie przyjdą. Tabaki nie przyjdą. Pan Marcin wiadomość napisze księdzu na życzenia, już tu nie przyjedzie. I pani Dagmarka, która kiedyś tam rano była, 6 godzina, to już by napisała życzenia na dzień kapłański. A dzisiaj nie hu hu. A będzie Wielki Czwartek i za kłapanów modlić. Bo tak wszystko w naszym życiu musi być. Jeżeli jest coś dobre, jeżeli coś wielkie, jeżeli coś do Boże, do Boga prowadzi, musi przyjść przez ucisk, przez prześladowanie, przez śmierć, tak? Po ludzku będziemy widzieć. I dopiero później jest zmartwychwstanie. I ze mną, z Tobą też tak jest. To, co złe jest w nas, musi zostać odrzucone. Czasami jest z nami tak, że jesteśmy na starość, nam się wydaje, to jak ja na starość mam się cały zmienić. No tak. Wiele rzeczy trzeba odrzucić, przemyśleć całe życie, zrewidować, przewartościować. I czasami możesz wyglądać, możesz czuć się, jakbyś przez magię przyszedł. Nie bój się. I tu z tym miejscem też tak może być, z naszym zmaganiem. Rozwaną wszystko. Deep Church, Deep State zjednoczy się, przyjdą tutaj policjanci, rozwalą wszystko. Wyborcza napuści, znajdą się siepacze, wykonawcy. Powie ksiądz Grzesiu Śniaduch, no widzicie, ksiądz Łukasz Szydłowski powie, no widzicie, może do tego chóru dołączy ksiądz Dariusz Kowalczyk, może jeszcze inny kapłan, no widzicie, a mówiłem, że tam diabeł jest. Nie bój się takich gadek. Na serce swoje patrz. Na Bożą obecność, Boże błogosławieństwo, Boże prowadzenie, Boże łaski. I na tą prawdę, że Pan Jezus przeszedł przez mękę, przez śmierć. Jeżeli tu jest Boża sprawa, a jest, też musi tak być. W życiu konkretnie każdego z nas, ale i też jakoś razem. Stanęliśmy w jednym zmaganiu. Odpowiedzialność jest każdego na pewien sposób indywidualna przed Panem Bogiem. Ja w jakiś sposób pierwszy mam. Jeśli was do piekła prowadzę, odchodź stąd. Ale jeśli ty siebie prowadzisz, a na księdza byś to chciał scedować, to nie rób. Mamy tytuł wzrastać z roku na rok. Otrzymujemy łaskę. Wiele łask. Wielką łaskę, jaką jest nawet w takiej skromnej formie. Ktoś by powiedział okrojony, niegodny, jak dla Boga, wobec Boga, tak jak możemy, jak potrafimy. Liturgia jest składana na Bożą chwałę. Z niej wielka moc płynie dla każdego z nas po katolicku żyć przez cały rok. Wielka łaska w liturgii Triduum być.
liturgii Triduum być. Się mojej mamie nie dziwcie, bo aż do dziecka pamiętam, jak pracowało się wtedy mamie i innym osobom takim, bo to jest pozostałość z modernizmu, że Wielki Czwartek bodaj szliśmy razem do kościoła, Wielki Piątek też, a potem Wielką Sobotę święcić pokarmę. Na Wigilię tą paschalną, to ja, że się ognisko pali, to widziałem wcześniej, ale dopiero pierwszy raz w seminarium byłem, bo w sobotę nigdy z rodzicami do kościoła nie chodziliśmy. Dopiero na niedzielę zmartwychwstania. No to no, nowóz, to może i dobrze, natomiast rzeczy nie było takiej praktyki. Bo jak się jest zaszczepionym duchem modernizmu, to Pan Bóg ci jest nieustannie bliski. A tu rzecz jest, czyś ty Panu Bogu bliski jest. I żebyś bliski był, bliski musisz się stać. Musisz przejść drogę tygna oczyszczenia. Śmierć. Tak jakby cię przez magię przepuszczono. Z kapłanem, z każdym z nas tak musi być. Zostaliśmy w jakiś sposób pociągnięci do stanięcia w kościele w sytuacji proroka, który głosi sprzeciw. I patrz, jaki był koniec Jeremiasza, Izajasza. Najwięksi prorocy jak kończą. Poderżnięte gardło, wyrzutki ze społeczeństwa. Bo nie będą się chcieli mierzyć z prawdą. Wyrzuciliśmy mszę z Wronieckiej. Wyrzuciliśmy kapłana, wyrzuciliśmy wiernych. Nie, będą się mierzyć z faktami. Wyrzucony ze zgromadzenia, wyrzucony z naszego domu, wyrzucony przez Bergolia, bo już nie chcę tam mówić, że Ojca Świętego, a oni powiedzą Ojca Świętego Franciszka, ale do tego faktu wyrzuciliśmy mszę. Nie wstawiliśmy żadnego księdza, żeby mszę odprawiał. Wygoniliśmy kapłana, wygoniliśmy wiernych. Tu tego w ogóle nie tykali. Nie było, nie istnieje. Nie ma. Ksiądz Michał zmaga się, żeby msza przywrócona była do każdego kościoła. Nie będą, on tą Wroniecką się zmaga. A teraz już nie Wroniecką, tylko Baranowie. Tak będzie. No i co? No i co? Tym bardziej mocni mamy być. Wierni mamy być. Święci mamy być. I Pan Bóg daje nam kolejną Wielkanoc. Więc łaska płynie, spływa. Radość wielka z obecności czcigodnych wiernych. Jeszcze jutro rezurekcja jest. A później już po procesji, po mszy świętej zjecie sobie śniadanie i będzie, że jak to jest tam. Dziś przy poście jeszcze warto przywołać. Zakąsimy szyneczkę. Coś tam umaczano w chrzanie, jak żeś dobrze uczynił, żeś zmartwychwstał Panie jakoś. To. A tu jutro. A dzisiaj jeszcze w tym wielkosobotniej ciszy do wieczora, do nocy, radując się, że Chrystus zmartwychwstał i nam przez śmierć dla grzechu trzeba przejść do zmartwychwstania, by żyło w nas życie cnoty, byśmy wzrastali w cnotach, każdy z nas. Wtedy będziemy prawdziwie świadkami zmagania, w którego sprawie stanął kapłan, stanął każdy z nas, każdy z was. Dobrze, żeście tu czcigodni, wierni są. Wszystko zmszał. Wielki Piątek, dziś ksiądz czytał zmszał, czego winni modlić się kapłani na całym świecie. Jak przyuczeni to wszystko wyśpiewywać, pieśni, ażby nam serce wtedy gorzało. Rzecz jest, że tu w liturgii najważniejsze jest oddanie chwały Panu Bogu i trzeba nam wierzyć, ufać, jak coś z naszej przewiny, z mojej przewiny Pana Boga przepraszać, że czytana jest liturgia tak, jak Kościół ją miał. Bogu niech będą dzięki. Żeby moje, żeby Twoje życie było życiem coraz bardziej ofiarowanym Panu Bogu i bliźnim. Bo przywróceniem mszy świętej bądźmy wtedy spokojni. Doczekamy się.
ktoś z nas doczeka, a zasługę będzie miało wielu albo wszyscy. Daj Boże mi, daj Boże wam, daj Boże nam. Jutro ksiądz będzie mówił: Chrystus zmartwychwstał. Dzisiaj jeszcze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.